Specjalistyczne urządzenia rehabilitacyjne stanęły na placu obok zespołu szkół specjalnych w Wałbrzychu. Ścieżka zdrowia wzmacniająca partię mięśni oraz zwiększająca cechy motoryczne pomagać ma przede wszystkim podopiecznym placówki. Narciarz, surfer i biegacz to urządzenia siłowni zewnętrznej, które zainstalowano przy ulicy Ogrodowej. Specjalistyczny sprzęt pomaga w ćwiczeniu poszczególnych partii mięśniowych. Zwiększa również cechy motoryczne, jak koordynacja, siła i zwinność trenujących osób. Ogólnie wzmacniamy cały układ mięśniowy, wszystkie mięśnie i obręczy barkowej, i biodrowej. Wzmacniamy siłę, koordynację. Także wymarzone urządzenia do tego, żeby uatrakcyjnić zajęcia dodatkowo i na wychowaniu fizycznym, i zajęcia świetlicowe. Specjalistyczna siłownia zewnętrzna powstała z inicjatywy grona pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Nauczycielom udało się pozyskać fundusze m.in. z programu Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, prowadzonego przez wałbrzyską fabrykę Toyota Motor Manufacturing Poland. Dodatkowe środki pochodziły również od sponsorów. Bardzo dziękujemy sponsorom Nadleśnictwu Wałbrzych, które przeznaczyło mnóstwo pieniędzy na to, 5 tysięcy aż, a potem jeszcze kupiło kosiarkę, żeby można było tutaj wszystko kosić, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Dziękujemy Sirwoodowi i dziękujemy Ronalowi za to, że się przyłączyli do akcji. Dziękujemy burmistrzowi z Czarnozdroju. No i jak pan widzi, po zdobyciu tych wszystkich finansów udało nam się. Choć siłownia pomagać ma przede wszystkim w rehabilitacji podopiecznych szkoły specjalnej, korzystać z niej będą mogli również goście basenu oraz pracownicy okolicznych placówek i instytucji. Zapraszamy wszystkich, tu obok jest Urząd Pracy, zapraszamy oczywiście pracowników Urzędu Pracy, żeby przychodzili, korzystali z naszej ścieżki zdrowia, naszego Fitness 10. Przychodzi nas mnóstwo gości na basen, też widzimy często, że Państwo tutaj korzystają, rozgrzewają się przed basenem. Obok jest szkoła numer 5, tutaj ksiądz proboszcz tak samo zaprasza. Także zapraszamy środowisko lokalne jak najbardziej, żeby korzystało, żebyśmy tutaj mogli wszyscy wspólnie korzystać z naszych urządzeń. Zespół Szkół Specjalnych planuje rozwijać siłownię zewnętrzną, wyposażając ją w kolejny sprzęt rehabilitacyjny oraz dodatkowe atrakcje dla mieszkańców miasta.